Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Badania lekarskie i obowiązek szczepienia na COVID-19 dla aplikantów o zieloną kartę. Planuję wystąpić o zieloną kartę w Stanach Zjednoczonych. Czy muszę w tym celu obowiązkowo poddać się badaniom lekarskim i szczepieniu na COVID-19? Kiedy należy to zrobić i czy mogę umówić się na te badania do jakiegokolwiek lekarza? Czy mogę odmówić poddaniu się szczepionce na COVID-19? Aby ubiegać się o zieloną kartę na bazie małżeństwa z obywatelem amerykańskim, będziesz musiał poddać się badaniom lekarskim oraz szczepieniu na COVID-19. Jeżeli nie jesteś jeszcze szczepiony na COVID-19, to należy zacząć od poddania się szczepionce i umówić się do lekarza imigracyjnego dopiero po pełnym zaszczepieniu. Generalnie wszyscy aplikanci o status stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych, poddający się badaniom lekarskim po 1 października 2021 roku, muszą poddać się szczepieniu na COVID-19. W niektórych uzasadnionych przypadkach Urząd Imigracyjny USCIS może zwolnić aplikanta z obowiązku szczepienia. Na bazie wieku, udokumentowanych przeciwwskazań medycznych oraz braku szczepionek lub ograniczonego dostępu do szczepionek w miejscu, gdzie praktykuje lekarz, co spowodowałoby znaczne opóźnienie w otrzymaniu szczepionki. Dodatkowo, aplikanci mogą ubiegać się o indywidualne zwolnienie z obowiązku szczepienia na bazie swoich przekonań religijnych i moralnych poprzez złożenie odpowiedniej petycji do USCIS. Badania lekarskie należy wykonać u lekarza posiadającego specjalne uprawnienia do wydawania zaświadczeń lekarskich do celów imigracyjnych. Lekarz będzie bowiem musiał wypełnić specjalny formularz imigracyjny i przekazać go aplikantowi w zaklejonej kopercie, którą należy następnie wysłać do USCIS wraz z wnioskiem o nadanie zielonej karty lub przynieść ze sobą na interwiu. Można poprosić o kopię tego formularza dla swojej wiadomości. Listę lekarzy w Twojej okolicy można znaleźć na stronie www.uscis.gov, wpisując kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania. Generalnie badania lekarskie ważne są tylko przez okres dwóch lat od daty ich wydania. Jakkolwiek podczas trwania pandemii w niektórych przypadkach Urząd Imigracyjny może tymczasowo przedłużyć okres ważności badań lekarskich do czterech lat. Badanie lekarskie można wykonać na krótko przed złożeniem petycji o zieloną kartę i wysłać razem z początkowym kompletem dokumentów, lub w celu uniknięcia ewentualnych problemów z przeterminowaniem badań, można poczekać do czasu otrzymania wezwania na interwiu i uzupełnić wyniki badań podczas interwiu.